Szurbirowy TV. Jesteśmy w Traffic Club. Igor Jankę ma tutaj swój wieczór autorski, czy jak to nazwać, co to jest? Wieczór autorski, czy zebranie założycielskie protestujących? Nie, to jest wieczór poświęcony książce Napastnik, opowieść o Wiktorze Orbanie. I będziemy rozmawiać, zobaczymy, o czym będziemy rozmawiać. Pewnie o Orbanie, o przywództwie, o tym, jakiego przywództwa dzisiaj potrzebujemy w Polsce, czy w ogóle w Europie Środkowej. O tym będzie spotkanie. Ale przecież nawoływałeś u siebie na blogu, że tutaj mamy rozmawiać o najważniejszych sprawach w tej chwili. No, bo zapewne, no, rozmawiając o, nie wiem, o premierze Węgier, który jest ważną postacią dla wielu Polaków i dla wielu ludzi, którzy interesują się polityką w Polsce. W Polsce jest taki, ja powiem pozytywnie, w Polsce jest moment, który możemy fantastycznie wykorzystać po to, żeby polskie państwo było silniejsze, żebyśmy wykorzystali swoje szanse, żeby Polska znalazła się w innym miejscu niż jest dzisiaj. Ale żeby, bo w ciągu 20 lat, mimo wszystko, uważam, że zdarzyło się dużo, mogło się zdarzyć więcej i nie wszystko mi się podoba, co się stało. Teraz jest taki moment, zwłaszcza kiedy jest kryzys w Europie i na świecie, który możemy wykorzystać do tego, żeby skoczyć dużo dalej, bo mamy znacznie większy potencjał, jesteśmy znacznie lepiej przygotowani na trudne chwile niż społeczeństwa zachodnie, ale to wymaga silnego przywództwa, to wymaga jasnej wizji politycznej. No tego w Polsce nie ma. To, co mi się nie podoba, no to jakość polskiej polityki i to, że nie zajmujemy się tym, co jest dzisiaj ważne i że zwłaszcza obecnym tym, którzy rządzą, brakuje jasnej wizji, brakuje determinacji do tego, żeby realizować to, co jest tak naprawdę najważniejsze. Są różne sprawy bardzo ważne, ale brakuje raz siły, odwagi i determinacji. Ale do czego ta siła, ta odwaga, ta determinacja jest potrzebna? Do tego, żeby przenieść Polskę z miejsca A do miejsca B, żeby uwolnić potencjał tkwiący w Polakach, w polskich przedsiębiorcach, w młodych ludziach, żeby otworzyć im drzwi, żeby nie zderzali się ze szklanym sufitem. Ja słyszę w tej chwili program wyborczy Platformy Obywatelskiej, rok 2006. Tak, to ja powiem więcej. To jest program wyborczy i Platformy, i PiSu z 2005 roku, z wyborów 2005, z tamtego czasu. Tak, wtedy nie zdarzyło się to, na co bardzo wielu ludzi liczyło, na co ja liczyłem. Na to, że przyjdzie ten moment, kiedy zaczniemy budować inną Polskę. Ten projekt, który wówczas nazywano czwartą RP, moim zdaniem on jest cały czas aktualny. Niekoniecznie tak, jak był realizowany pod tym hasłem, ale w mojej ocenie. Natomiast ten, o którym pisał Rafał Matyja, a potem Paweł Śpiewak, tak, to są te rzeczy, o których oni pisali. Zbudowanie silnego państwa, zbudowanie silnych instytucji, otwarcie rozmaitych możliwości, zwłaszcza dla młodych ludzi, ale nie tylko. Prowadzenie, zmierzenie się w sposób poważny z problemem demograficznym, który mamy, to są te niezwykle ważne rzeczy. I tak, Platforma o tym mówiła wiele razy. Donald Tusk o tym mówił wiele razy. Problem polega na tym, że mówił, a nie robił. No tak, ale mamy w tej chwili sytuację taką, że zamknięte jest wiodące pismo. Mamy plany karania za tak zwaną mowę nienawiści. To jest coś zupełnie odwrotnego niż było zapowiadane. Powiedziałeś, że to jest niezwykle trudny moment. Jaka jest recepta na ten moment? Jeśli chodzi o karanie za mowę nienawiści, to mogło być to bardzo bolesne dla wielu zwolenników i takich ludzi z obozu Platformy Obywatelskiej. Gdyby to spotkało Stefana Niesiołowskiego, Janusza Palikota, czy jednego z moich dawnych szefów, redaktorów, który ostatnio używał takich słów, które pewnie podpadały pod ten kodeks. Nie życzę im tego. Uważam, że nie ma sensu karać za mowę nienawiści. Jeśli są ludzie, którzy używają tej mowy, no to należy ich potępiać, należy się od nich dystansować, należy ich nie promować w mediach, ale karać, ja bym ich nie karał. No ale popatrz, wydaje się wszystkim zgodnie na salonie, że to jest jakby próba wprowadzenia cenzury w Polsce. Jak możemy się temu przeciwstawić? Znaczy, ja nie uważam, że akurat ten projekt, znaczy mam nadzieję, że ten projekt, po pierwsze myślę, że on nie przejdzie, po drugie nie myślę, żeby groziła nam realna cenzura, ale grozi nam to, co się dzieje dzisiaj, tak? Znaczy monopolizacja, całkowita monopolizacja w tych głównych mediach
jednego przekazu, który dominuje już w prawie wszystkich mediach. Tak? Był jeszcze jeden, były ośrodki dosyć silne, które mówiły innym językiem i które mówiły inne rzeczy, no ale no właśnie to się skończyło. Ale moim zdaniem to jest dla nas wyzwanie, to my musimy teraz myśleć, jak wykorzystać tę sytuację, jak sprawić, żeby, jak potraktować to nie jako wielki problem, tylko jako wyzwanie, jak wyjść z tego, tak z każdego kryzysu, jak wyjść wzmocnionym. Jak byś to zrobił? Każdy z nas ma swoje poletko. Ja mam też swoje poletko Salon 24, na którym ty jesteś i rozumiem wielu osób, które będzie nas słuchało. Musimy robić lepiej to, co robimy. Mnie to zmobilizowało do dużo bardziej aktywnej działalności wokół salonu. No, trzeba przyznać, że parę ostatnich miesięcy to było pod tym względem pustynia. Nie pokazywałeś się. Tak, powodem głównym, dla których byłem nieznacznie mniej, jest to, dla którego jesteśmy dzisiaj, tutaj. Ostatnie kilka miesięcy, znaczy te miesiące do października tego roku, pisałem książkę i pisałem ją niezwykle, niezwykle intensywnie, ponieważ wydawca narzucił mi morderczy termin. Musiałem skończyć pisanie do początku października i rozumiałem go, bo ta książka miała wyjść teraz przed świętami. W związku z tym musiałem się sprężyć i ja oprócz tego mam kilka innych aktywności, dużo czasu temu poświęciłem. Czułem tak to, o czym mówisz, i nie czuję się z tym dobrze. Jutro Lisicki coś powie u ciebie na temat przyszłości, tak? Tak, no jak rozumiem, to pewnie ktoś będzie, jak będzie się to oglądać, to już pewnie Lisicki to powie. Więc zobaczycie, co on powie, ale myślę, że będą to ciekawe rzeczy i czeka nas ciekawy czas i duże wyzwania. Nowa jakość salonu, czy nowa jakość publicystyki? No to jest jedno, to jest to samo. Nie widzę żadnej różnicy. Mam nadzieję, że pojawi się sporo dobrych autorów. Już się pojawiają, każdego dnia pojawiają się nowi autorzy. My ze swojej strony zrobimy wiele, żeby poziom salonu był jak najwyższy i żeby dużo tam się działo. Mam wrażenie, że już następuje takie nowe otwarcie w salonie. Każdy medium, każdy portal, każda firma ma jakieś swoje lepsze i gorsze momenty. Myśmy też przechodzili już lepsze i gorsze momenty. Mam wrażenie, że jesteśmy w momencie, kiedy przed czymś bardzo dobrym. Czekamy w takim razie. Ostatnie pytanie, dwa pytania o Węgry. Czym są Węgry w twoim życiu? To są bardzo ciekawą przygodą. Tak? Znaczy, ta praca nad książką, nad książką o Wiktorze Orbanie była dla mnie naprawdę fascynującą zawodową przygodą. Ja przyznam, że mam trochę dość dziennikarstwa i tego, co na co dzień robiłem w ostatnich miesiącach, latach, i mam bardzo złe zdanie o polskim dziennikarstwie w ogóle. Dlaczego? Och, to dużo, dokończę to myśl. A praca nad tą książką była dla mnie i olbrzymim wyzwaniem, bo pisałem o kraju, który no, słabo znałem. Tak? Że nie jest tak, że od lat się zajmowałem Węgrami, byłem niezwykłym specjalistą. Zajmowałem się, interesowałem, no, ale jednak co innego jest to się trochę interesować, a co innego pisać książkę, w której musisz zdobyć bardzo wiele wiedzy. Dzięki temu poznałem masę ludzi, poznałem wielu najważniejszych dzisiaj ludzi na Węgrzech. Było to niezwykle ciekawe i też sama postać Orbana jest pasjonująca. Dlaczego mam złe zdanie o polskim dziennikarstwie? No bo zresztą pewnie to nie dotyczy tylko Polski, no ale to obserwuję z bliska. Standardy w ciągu ostatnich lat obniżyły się dramatycznie. Nie jestem w tym oryginalny, to już wiele osób to zauważyło. Jest coraz mniejsze zapotrzebowanie na poważne teksty, na teksty, które są dobrze dokumentowane, na których autor ma czas, żeby zebrać materiały. Trzeba pisać coraz szybciej, coraz bardziej ekscytująco, niekoniecznie coraz bardziej poważnie. No, czytam teksty w rozmaitych gazetach, oglądam programy, właśnie nie oglądam. Przestałem oglądać telewizję, bo oglądanie programów publicystycznych właściwie nic mi nie daje. Przyznam, że ja, człowiek, który żyłem do tej pory z komentowania rzeczywistości, w ciągu ostatniego roku, dwóch prawie nie oglądałem telewizji,
bo ona mi nie była potrzebna, dlatego że oglądam wyłącznie jatki, puste kompletnie, do niczego nie prowadzące. Nie ma nic przeciwko sporom, tylko sporom, które są o coś, a nie które są pustą naparzanką i dlatego też nie chcę pustej naparzanki w salonie. Czytam coraz więcej, coraz słabszych tekstów, które służą tylko temu, żeby komuś ostro dowalić, jeszcze z innej strony dziennikarstwo jest coraz bardziej zaangażowane, ale w sposób taki, jak wydawało mi się, że dziennikarze nie powinni być zaangażowani. Propaganda? Ty jako bloger możesz jakby nie ukrywać, tak mówię, ty hasłowo, jako bloger nie ukrywasz tego, że masz takie i takie poglądy, że tych lubisz, tamtych nie lubisz, tak naprawdę chodzi ci o to, żeby coś tam wygrało, albo tamci wygrali. Tak? Dziennikarz, jak rozumiem, po pierwsze, dziennikarz informacyjny zajmuje się rzetelnym zbieraniem dobrze udokumentowanych wiadomości, zajmuje się tłumaczeniem rzeczywistości. Każdy dziennikarz ma swoje poglądy, ale niekoniecznie musi je eksponować. Tak było przez lata w świecie, w tym anglosaskim tradycyjnym dziennikarstwie. W Polsce dziennikarze coraz mniej mają czasu i ochoty na solidne zbieranie informacji i rzetelne tłumaczenie rzeczywistości, natomiast coraz bardziej puszczają nerwy i coraz bardziej zajmują się właśnie propagandą i takim bardzo intensywnym, nachalnym przekonywaniem do swojej wizji świata, czy raczej do wspierania tych, a nie innych polityków, albo jeszcze bardziej zwalczania tych, a nie innych polityków. To jest coś, co jest mi obce. Z czego to wynika, to zjawisko? To wynika z kilku powodów. Po pierwsze, to jest tak, że myśmy w Polsce nie zdążyli, budowaliśmy przez pierwsze, nie wiem, 10-15 lat po 89 roku, próbowaliśmy dojść do tego zachodniego, wysokiego poziomu dziennikarstwa, do takiego dziennikarstwa, jak jest w amerykańskich gazetach czy w brytyjskich, nie tylko gazetach, w tych anglosaskich mediach. I jako szliśmy w tym kierunku, to nam szło nie zawsze dobrze, ale posuwaliśmy się. Od pewnego momentu, jakoś tam 2000, po aferze Rywina, zaczął się taki zjazd. Afera Rywina była ostatnim takim, moim zdaniem, szczytowym momentem polskiego dziennikarstwa, kiedy zaczęło się dziać dobre rzeczy, ale potem był już zjazd. Najpierw to wynikało z tego, że coraz większą rolę zaczęły odgrywać koncerny domagające się od dziennikarzy coraz większej ilości, coraz większej ilości treści, która niekoniecznie musi mieć wysoką jakość. Znaczy, zaczęła się taka bardzo brutalna walka konkurencyjna. Ja jestem wolnorynkowcem, zwolennikiem kapitalizmu, jestem kapitalistą sam i uważam, że tak świat powinien wyglądać, ale i konkurencja jest zawsze dobra, ale tutaj dochodziło do tego, że ta konkurencja jakby zaczęła być trochę na innym poziomie toczona. I czy to można nazwać oligarchizacją rynku medialnego? To jest jeszcze coś innego, to też następuje, tak? Ale następował proces taki, w którym jedna duża siła zaczęła bardzo szybko obniżać poziom i się wszyscy do tego dostosowali. Niestety wszyscy albo prawie wszyscy. Która siła? No, pojawił się pewien duży koncern i to był taki mechanizm niekoniecznie polityczny, tak? A oprócz tego rzeczywiście media w Polsce bardzo silnie angażują się w politykę, bardzo i to na każdym poziomie, od reportera przez wydawcę prowadzącego program, zamawiającego, nie są w stanie ukryć swoich emocji. Czy to z powodu poglądów, czy to z powodu interesów politycznych, różnie to bywa. Na całym świecie ludzie mają swoje interesy, na całym świecie ludzie, właściciele mediów pewnie czasem chcą żyć dobrze z władzą i reporterzy mają swoje, dziennikarze mają swoje poglądy. Ale nie ustalają obok śmietnika, co ukaże się w następnym numerze. Starają się, robi się to stosunkowo rzadko. I to jest poważny problem i to nie jest problem, to taka historia to nie była pierwsza, takich historii było wiele w ostatnich latach w polskich mediach i to wszystko powoduje, że następuje dęgręgolada, plus zachodzi bardzo ważne zjawisko, po prostu model biznesowy, na którym były oparte dotychczasowe media się kończy dramatycznie, a to powoduje, że media mają coraz mniej pieniędzy, w związku z tym płacą coraz mniej, wymagają coraz więcej od tych samych dziennikarzy, w związku z tym jakość produktu przez nich produkowanego musi być coraz niższa. Nie ma takiej możliwości, żeby była wyższa, jest niższa i to wszystko powoduje olbrzymi zjazd. Będziesz dalej dziennikarzem w takiej sytuacji?
Nie wiem, poważnie rozważam nad zmianą zawodu i w najbliższym czasie takie decyzje zamierzam podjąć. Mam coraz mniejszą ochotę do tego, aby być zmuszony do życia z pisania tekstów. Zapewne będę pisał książki. Ta przygoda z Orbanem była dla mnie fascynująca i mam nadzieję, że będę miał okazję dalej robić takie rzeczy. Ale otworzyłem think tank i to mi daje, jakby, mam nadzieję, że to będzie innego rodzaju działalność misyjna, którą dawało mi dziennikarstwo, no, ale jeszcze podejmę ostateczne decyzje. Co jest najważniejsze w życiu? Miłość jest najważniejsza. To słyszeliśmy od kogoś. Ale ja nie... Ale naprawdę to jest ważne. Ważne, żeby mieć rodzinę, która cię kocha i którą ty kochasz. Ważne jest, żeby się spełniać w tym, co się robi. To jest niezwykle ważne. To, że ja przez 20 lat uprawiałem zawód, który kochałem. To była część mojego życia. To nie był mój zawód, to nie było miejsce, w którym ja zarabiałem pieniądze. Tak? To była moja pasja. To jest fajne, to jest bardzo ważne. Inne znaczenie słowa pasja to także cierpienie. Tak, ale nie miałem... Pasja znaczy bardzo, to jest, znaczy zaangażowanie, które czasem kosztuje, ale które daje ci olbrzymią satysfakcję i którym masz wrażenie, czemuś służy. Czemuś służy, jest niezwykle ważną dla mnie, jest niezwykle ważną rzeczą i przez lata, kiedy ten zawód uprawiałem, to oprócz tego, że zarabiałem pieniądze i utrzymywałem siebie, swoją rodzinę z tego zawodu, to miałem wrażenie, że to czemuś służy. Czemu służy? Chciałem, żeby służyło Polsce, demokracji, temu, żebyśmy żyli w lepiej zarządzanym, lepiej funkcjonującym kraju. Mam wrażenie, że teraz coraz mniej ten zawód temu służy. Czyli nie udało się. Ja bym nie powiedział, że nie udało się. Ile rzeczy się udało, ile rzeczy zrobiliśmy. Ja nie mam poczucia, ja nie jestem sfrustrowany, absolutnie. Parę rzeczy mi się udało w tym życiu zawodowym. Mam olbrzymią satysfakcję, jestem dumny z wielu rzeczy, które zrobiłem. Co więcej, mam w planach jeszcze fajniejsze rzeczy. Więc ja podchodzę do tego jako do wyzwania. Znaczy, pojawiają się nowe możliwości. Tak? Jest, no, trzeba być elastycznym i umieć się dostosować dobrze do każdej sytuacji. Jeżeli świat mediów się zmienia, tak wyczuliśmy kilka lat temu z Radkiem Krawczykiem, że świat mediów zmierza w innym kierunku i założyliśmy Salon. To była pierwsza tego typu platforma w Polsce i jedna z pierwszych, jeśli nie pierwsza na świecie, taka, w której byli zawodowcy i amatorzy. Tak? I, można powiedzieć, że to było podcinanie gałęzi, na której siedziałem. Może, ale wyczuliśmy, w którym kierunku to idzie i to zrobiliśmy. Teraz pojawiają się jeszcze nowe okoliczności. Ja jakby mierzę się z tym i jestem pełen optymizmu.